Hejka wszystkim, tutaj Arabella z Silent Water i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy 30 grudnia, teraz jest 31, bo jutro już jest 1 stycznia i mamy nowy rok. No i co, kochani? Nie wiem, szczerze, dwa dni się zabieram do tego, żeby nagrać ten odcinek, bo serio nie wiem, co mam tutaj mówić. Ale myślę, że te dwa dni, kiedy próbowałam to nagrywać, sprawiły, że teraz ten odcinek będzie może bardziej trochę skondensowany i bardziej to, co powiem, będzie przemyślane. Właśnie tak dzisiaj doszłam do takich wniosków. Ale przede wszystkim chciałabym wam podziękować za ten rok, ponieważ w tym roku mój kanał rozwinął się bardzo, 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 bardzo. Tak jak myślałam w zeszłym roku, że się rozwinął, to w tym to był totalny kosmos. Nigdy nie spodziewałam się, że tyle osób będzie mnie chciało oglądać, więc naprawdę wam dziękuję. I właściwie prawie każdego dnia dochodzą mi nowi widzowie, za co jestem ogromnie wdzięczna. Więc bardzo bym wam chciała podziękować za ten rok, że ze mną byliście, oglądaliście moje filmy, dawaliście mi motywację i nowe pomysły, więc bardzo wam dziękuję. I na następny rok chciałabym wam życzyć dużo szczęścia, zdrowia, spełnienia waszych najskrytszych marzeń, żeby po prostu 2022 rok był lepszy, żebyście zaczęli spełniać własne marzenia, żebyście byli wytrwali w drodze do każdego swojego, chociażby najmniejszego celu. Generalnie jestem zdania, że zmiany wprowadza się od zaraz, a nie od nowego roku, ale będą pewne zmiany jednak, które wprowadzę na kanale od nowego roku i to będą takie troszeczkę zmiany we mnie, bo często prosicie mnie o jakieś takie pomniejsze serie, które no, nie zajmują mi za dużo czasu, ale są też częścią tutaj mojej gry, ale z wielu serii w tym roku zrezygnuję. Raczej nie będą się już pojawiały takie pomniejsze serie typu trenowanie koni, oglądanie moich starych filmów, chociaż może, kto wie, może jakiś tam odcinek z tego kiedyś wleci, ale zaraz sobie zobaczę, jakie tutaj jeszcze są serie i zaraz wam powiem w ogóle, o co chodzi i dlaczego z nich rezygnuję. Na pewno zostawię aktualizację ASMR. Nie wiem, może się kiedyś jeszcze pojawi, bo ASMR mi się bardzo podoba i to się jeszcze na pewno kiedyś pojawi, więc na pewno zostają aktualizacje, filmy, te seriale, poradniki, w ogóle to na pewno zostaje i piosenki. No ale tutaj takie pomniejsze serie, które tak ostatnio robiłam, bo niedługo też wleci nowa seria na kanał, Jak zostać YouTuberem. I mówiłam o tym ostatnio na live'ie. I tak pokrótce teraz opowiem, że po prostu będę mówiła jakieś porady odnośnie tutaj prowadzenia kanału. Będą części zarówno merytoryczne, jak i takie bardziej praktyczne. Też co do Discorda, do serwera, lub też tam jakichś innych fanpage'y i tak dalej. Będzie dużo, dużo porad odnośnie tego. I też, jeżeli byliście na live'ie, to też wiecie, że planuję wydać jakieś książki. Pierwsza to będzie Jak zostać gwiazdą Jorvik. Kolejna będzie nosiła nazwę, zaraz wam powiem, bo nie pamiętam, a miałam gdzieś zapisane. Wszystko o życiu na Jorvik. No i mam też dużo innych planów na te książki. Będę je sprzedawać wam na Allegro. Oczywiście nie będą to jakieś mocno wysokie, wygórowane ceny, raczej w takich granicach przyzwoitości. Oczywiście też będą być jakieś przeceny okazyjne i tak dalej, ale to wszystko dowiecie się w swoim czasie, jak już będę to przygotowywać, ponieważ w tym roku właśnie rezygnuję z tych pomniejszych serii na rzecz tych większych projektów, bo większe projekty, jak sama nazwa wskazuje, zajmują o wiele więcej czasu, a nie chcę wypychać jakby tego kanału jakimiś tymi pomniejszymi seriami, żeby coś było, bo mi nie zależy na ilości tych filmów, a bardziej na jakości. I staram się z każdym filmem, żeby on był coraz lepszy, więc mam nadzieję, że to dostrzegacie i że widzicie, że cały czas staram się przynajmniej rozwijać. Ale
Kochani, mam do Was prezent w ogóle na Sylwestra. Stworzyłam dla Was playlistę na Spotify'u. Ostatnio Was często pytałam, przy jakich piosenkach najlepiej bawicie się w Sylwestra. I inspirując się tym, stworzyłam playlistę, która ma ponad 100 piosenek. Dokładnie teraz nie pamiętam ilości tych piosenek, ale Wam tutaj napiszę. I link do playlisty macie w opisie. I jeżeli chcecie się przy niej pobawić w Sylwestra, czy to takiej przy normalnej imprezie w realu, czy to tutaj w SSO, to oczywiście polecam. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Jak już mówiłam, jest ponad 100 piosenek, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, są w różnym stylu. Także ja Wam bardzo dziękuję za ten rok. Zaraz lecę do nagrywki do teledysku Last Friday Night od Katy Perry, więc no. Szczęśliwego nowego roku, kochani, i widzimy się już w 2022. Pa!